Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Ponownie wracając do tematu, jak będzie zorganizowana impreza, która będzie się odbywać 11 listopada w kopalni Szyb, w galerii Szyb Wilson. Jest taki temat tego forum, które będzie. Forum to jest takie spotkanie, ma tam być hodowców, takich czołowych hodowców europejskich. I tam już mamy parę problemów, bo tak, jedni są ze Śląska, będą mówić po śląsku. Jedni są z Niemiec, będą mówić po niemiecku. Jedni po holendersku, czyli tym powiedzmy flamandzkim, nederlandzkim językiem. No i teraz jak to wszystko pogodzić, jak to będzie zorganizowane? To już oddam może głos księdzu Jerzemu, który nam to wszystko powinien najlepiej przybliżyć. Ja myślę, że to będzie bardzo dobrze zorganizowane i ta komunikacja będzie jak najbardziej zrozumiała dla wszystkich. Rzeczywiście jest to takie duże forum dyskusyjne, trochę Rainer Pittmann się dziwił, że aż tyle osób zaprosiłem. Nie, wiem, że się dziwił, ponieważ on lubi bardzo dużo gadać i myślę, że boi się tej konkurencji, żartuje sobie oczywiście, ale chcemy, żeby to było takie forum rzeczywiście pod tytułem Tajemnica współczesnego lotowania. Nam się wydaje, że każdy ma tam jakąś swoją tajemnicę i dobrze, niech każdy ma, ale to jest taki moment, kiedy możemy trochę o tych tajemnicach usłyszeć, a raczej o tym, co zrobić jeszcze lepiej, żeby te wyniki były lepsze. I myślę, że warto posłuchać i tych młodszych, i tych starszych hodowców, dlatego do tego forum staram się zaprosić hodowców z różnym stażem, doświadczeniem, wiekiem i będzie chociażby Maurice Mateus, który zęby już zjadł na hodowaniu gołębi i lotowaniu w Belgii, ponad 80 lat wiek, ale ciągle jest w nim ten duch rywalizacji, ta pasja ale żyje. Przepraszam, jak te zęby zjadł, to nie będziesz tak na nim, bo to się ciężko mówi bez zębów. Ma już trzecie ponoć, także radzi sobie doskonale, jest zawsze pozytywny, uśmiechnięty, tak jak powiedziałem, pomógł nam niesamowicie w zorganizowaniu gołębi. Będzie z drugiej strony Florian Hendricks, no młody hodowca z Holandii, który lotuje świetnie. Młody, czyli lat mniej więcej. No ja myślę, Patryk, ile może około 30 plus, nic więcej, tak, 30 plus. W tym forum dyskusyjnym będzie też Tino Bergemann. No to jest człowiek bardzo ceniony, gdy chodzi o lotowanie, hodowanie gołębi. W Niemczech taka postać bardzo rozpoznawalna. Będzie Markus Schumacher, będzie Denis Faber, też hodowca młodego pokolenia, pochodzący z naszego kraju. Zapewniam, że Rainer Pittmann co prawda nie mówi w języku polskim, ale zna flamandzki przynajmniej w rozumieniu, więc dogada się z Holendrami i Belgami. A Hubert Kobiński to jest postać hodowca z Stoszka i myślę, że on nam pomoże w tym, żebyśmy wszystko zrozumieli. Ja tylko mam nadzieję, że te 2,5 godziny wystarczą, bo taki czas przewidzieliśmy. Różnie to może być, ale startujemy z forum dyskusyjnym już o 10. Ja wiem, że tych tematów jest mnóstwo, ale to musi być takie wydarzenie, że po tej godzinie z hakiem hodowcy usiądą gdzieś przy stole biesiadnym i będą o tym rozmawiać, dyskutować, będą się z czymś zgadzać albo nie i będą czerpać z tej wiedzy. Myślę, że takie wydarzenie w ramach Święta Hodowców Gołębi jest bardzo potrzebne. Tutaj co ksiądz Jerzy powiedział na początku, że te tajemnice, ja myślę, że tutaj z tymi tajemnicami w sporcie gołębiarskim to jest tak, że często nawet jak hodowcy mówią prawdę, to i tak nikt im nie wierzy, bo jest takie powiedzenie, po co kłamać, starczy mówić prawdę i tak ci nikt nie uwierzy. Także to polecamy, ja myślę, że jednak te tajemnice, one będą zdradzane, aczkolwiek czy ktoś w to uwierzy do końca, czy nie, to tak jak ksiądz Jerzy powiedział, przy stole później biesiadnym będzie można to sobie szeroko podyskutować o tym, komentować i wyciągać różnego rodzaju wnioski. Także Tak, chcę jeszcze powiedzieć, że mój tato świętej pamięci zawsze powtarzał mi, synek, jakby to było takie proste, to by tych mistrzów pakowali w takie paczki po 60, dlatego zawsze zostaje pewna doza tajemnicy niewiadomej, ale myślę, że to, co możemy zrozumieć, pojąć, czego się możemy nauczyć, w tym kierunku powinniśmy pójść. Po to jest to forum dyskusyjne. I na to forum dyskusyjne właśnie serdecznie wszystkich zapraszamy. Do zobaczenia. Dobry lot.